14 grudnia tego roku, czyli 2021, w wieku 60 lat zmarł aktor głosowy Miłogost Reczek, który od lat zmagał się z ciężką chorobą, złośliwym i nieuleczalnym nowotworem, który doprowadza do uszkodzenia kości, zwiększa podatność na anemię, infekcję czy niewydolność nerek. Aktora możemy znać z użyczenia głosu takim postaciom jak Max Tennyson z filmu Ben 10 zniszczyć wszystkich kosmitów oraz trzeciej i czwartej serii Ben 10, Król Agnar z Krainy Lodu, Obi-Wan Kenobi z oryginalnej trylogii Star Wars, parę postaci z gry League of Legends, m.in. Gragas, Tryndamere, Ramush czy Karthus i co najważniejsze dla tego kanału, postaci szefa Hatcheta z Totalnej Porażki. Wymieniłem tu tylko niewielki urywek jego kariery. Niech spoczywa w pokoju. Chwila ciszy.